Telefon Sony Ericsson Xperia został wyposażony w dość standardowy system operacyjny, jakim jest Windows Mobile w wersji 6.1 Professional. Cała zabawa zaczyna się od naciśnięcia tego przycisku, który daje nam dostęp do paneli Xperii. W zestawie otrzymujemy 6 różnych paneli. Pierwszy z nich daje najwięcej możliwości. Mamy bezpośredni dostęp do ulubionych programów, menadżera komunikacji, nowych wiadomości lub nieodebranych połączeń, czy też paska zadań do wykonania. Jednak najwięcej zmian możemy dokonać w konfiguracji zegara oraz kalendarza. Kolejnym panelem na liście jest tak zwane akwarium. Na białym tle pływają 3 rybki, które dodatkowo zmieniają kolory w zależności od tego, czy dostaliśmy SMS-a lub nie odebraliśmy połączenia. Ponadto rybki będą podążały w miejsce na ekranie, które wskażemy za pomocą np. rysika lub palca. Następny panel jest niemal identyczny jak pierwszy, dlatego przejdźmy do kolejnego, który wydaje się być najciekawszy spośród wszystkich paneli zawartych w Xperii. Media to panel, który posiada ciekawy interfejs i daje nam dostęp do takich pozycji jak zdjęcia, muzyka, filmy, gry oraz lista kontaktów. Zacznijmy od tego ostatniego. Książka telefoniczna jest bardzo uproszczona, ale wyświetla zdjęcia i wygląda dość ciekawie. Dodatkowo możemy skorzystać z folderu ulubione i wrzucić tam najczęściej używane numery, oczywiście wraz ze zdjęciami. W katalogu gry pojawią się skróty do wszystkich zainstalowanych gier w Windows Mobile. Katalog filmy posiada swój własny odtwarzacz, ale projekcję pozostawię na koniec. Do gustu przypadła mi galeria zdjęć, która działa dość sprawnie, a przy tym wygląda bardzo efektownie. Zauważcie, że fotografie odbijają się jak w lakierowanym podłożu. Przedostatni panel umożliwia nam po podłączeniu zestawu słuchawkowego korzystanie z radia FM. Jest on prosty i czytelny. Ostatnia omawiana zakładka to Google, która po wpisaniu jakiejkolwiek frazy i naciśnięciu Entera uruchamia przeglądarkę internetową. Jak możecie zauważyć, cały proces przebiega dość mozolnie. Słaby procesor Qualcomma powoduje, iż strony generowane są dość wolno, ale nie można też mówić o jakiejś wielkiej tragedii. Poza tą niedogodnością, strony www na Xperii przegląda się całkiem przyjemnie, co zawdzięczyć można dobremu wyświetlaczowi i jego funkcji dotykowej. Skoro już powiedziałem coś o ekranie, to warto nadmienić, iż przy odtwarzaniu filmów sprawdza się on wyjątkowo dobrze, o ile obraz nie posiada zbyt dużej rozdzielczości oraz jakości. Głębia kolorów, jak i jasność ekranu jest bardzo dobrą. Zresztą zobaczcie fragment zwiastunu Bonda. Bond's movements. Put a stop on his passports. Find Bond.